Bez Ducha Świętego Ewangelia jest martwą literą. Liturgia jest niezrozumiałym rytuałem. Kościół staje się organizacją, z której wypadają coraz częściej członkowie Kościoła. Bóg bez Ducha Świętego jest odległą teorią, a moralność czymś niewykonalnym. W Duchu Świętym Bóg jest blisko, między nami i w nas. Kościół jest żywą wspólnotą złączoną miłością Trójcy Świętej. Ewangelia jest słowem życia, które rodzi ogień wiary i miłości w ludzkich sercach. To jest treść Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, którą przeżywamy i zapraszamy do medytacji nad Dziejami Apostolskimi, rozdziałem drugim, nad Pięćdziesiątnicą, tak jak ją opisuje święty Łukasz, po to, żebyśmy mogli dzięki tej wspólnej medytacji i też osobistemu rozważaniu przeżyć owocnie liturgię mszy świętej, czy to jako czuwanie przed zesłaniem w Wigilię Pięćdziesiątnicy, czy też w Dzień Pański, gromadząc się na Eucharystii we wspólnocie wiary. Zapraszamy. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Ksiądz Sławek Laskowski. Witam, szczęść Boże. Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Postanowiliśmy dzisiaj rozważyć fragment razem dziejów. Z Wami. Posłuchajmy o Pięćdziesiątnicy z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co to ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Wszyscy znajdowali się w ów dzień Pięćdziesiątnicy na tym samym miejscu. Razem. Razem. Tak. Przepiękne wyrażenie. Na jakim miejscu? Przynajmniej w podwójnym sensie, geograficznie, co też potwierdza tradycja pozabiblijna pierwszych wieków, był to Wieczernik, a więc to samo miejsce, gdzie była Pascha, gdzie była ostatnia wieczerza Jezusa, gdzie potem gromadzili się uczniowie po zmartwychwstaniu i oczekując zesłania Ducha Świętego, i później, kiedy Piotra widzimy wychodzącego z więzienia, długo już po zesłaniu Ducha Świętego, znowu zachodzi do tego domu, który autor dziejów, Łukasz, identyfikuje jako dom Marii, matki Jana zwanego Markiem, ewangelisty. I to w sensie geograficznym, a w sensie duchowym byli razem na tym samym miejscu, zjednoczeni w modlitwie z Matką Pana, oczekujący Ducha Świętego. Z innego miejsca wiemy, że razem było ich 120 osób, około.
No, tu akurat nie mamy tej cyfry podanej, ale wiadomo, że to była solidna już wspólnota życia chrześcijańskiego. To nie byli tylko apostołowie. Uczniowie, mężczyźni, tak, niewiasty, wszyscy razem. Wszyscy razem, czyli już taka konkretna wspólnota. Na tym samym miejscu, jakby wpatrzeni w jedną stronę, prawda? W Jezusa, który... Czy mamy 40 dzień po obietnicę. 40 dzień po w niebo, po zmartwychwstaniu jest w niebo wstąpienie Pana, które przed w niebo wstąpieniem nakazuje uczniom zostać w Jerozolimie i oczekiwać obietnicy Ojca. I oni rzeczywiście przez 10 dni są razem i się modlą. I po raz kolejny doświadczają wypełnienia się obietnic. Przeżywają, można powiedzieć, nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego, pierwszą w dziejach, co potem przypomniał dopiero w szczególny sposób 19 wieków później papież Leon XIII, ogłaszając zachętę dla całego Kościoła na początku XX wieku, wyjątkowo trudnego, jak wiemy, o czym Duch Święty napomniał papieża Leona XIII, żeby cały Kościół szczególnie intensywnie z takim żarliwym naleganiem przez tych 9 dni oczekiwał Ducha Świętego, którego Kościół będzie bardzo, ale to bardzo potrzebował w tym stuleciu. Pytanie, czy teraz w tym kolejnym stuleciu także będzie potrzebowali to bardzo, bardzo Ducha Świętego, ale to za chwilę. A dzień Pięćdziesiątnicy, znów trzeba wyjaśnić, co, dlaczego mówimy 50 dzień jest taki ważny. 50 dni po świętach paschalnych, obchodzony najpierw jako święto rolnicze, święto dożynek, święto plonów, dziękczynienia za zbiory, a zarazem jako święto zawarcia przymierza synańskiego, prawda? I mamy tutaj bardzo wyraźne nawiązanie. Święty Łukasz, chociaż był Grekiem, dobrze znał tradycję judaistyczną. Mamy ten obraz Pięćdziesiątnicy nawiązujący mocno do przymierza synańskiego. Mamy głos Pana. Dekalogu. Tak, mamy głos Pana, prawda? Tutaj potężny szum. Tam na górze Synaj był ten potężny głos trąby, głos Boga, który budził świętą bojaźń wśród Izraelitów. Nawet mamy wtedy ogień, języki ognia. Mamy potężną manifestację Bożej chwały i mocy, która czyni nas synami przymierza. Izraelitów uczyniła synami pierwszego przymierza, można powiedzieć, a tutaj mamy, wydarza się nowe przymierze, prawda? Którego sprawcą w nas, jakby w sposób bardzo osobisty, jest Duch Święty. Święty Paweł powie, że 10 przykazań napisane na kamieniu, teraz palcem Ducha Świętego wypisane na żywych naszych sercach. A tym palcem prawicy Najwyższego, o którym śpiewamy w hymnie Veni Creator, jest właśnie Duch Święty. Nie? Tam było nadanie Tory, tutaj jest nadanie Ewangelii w Duchu Świętym, prawda? Czyli Tory wypełnionej, można tak by powiedzieć. To, co było nieosiągalne, to, co było do tej pory jedynie dla pouczenia i dla ukazania grzechu i słabości, co mówiło owszem też o miłości Pana do grzesznego ludu, ale to było nieosiągalne w sferze życia, nie? Ducha, postępowania, relacji, uczynków. To tutaj otrzymujemy tą Torę właśnie wypełnioną w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego już człowiek może teraz tym żyć. I doświadczać, mając Ducha Chrystusowego, bo tak mówi dokument soborowy, że najpierw mówi, ci, co mają Ducha Świętego, jakby określając lud Boży, i potem te inne rzeczy, które już nas określają jako katolików, chrześcijan. I to jest bardzo ważne, ta jakby preambuła, ci, co mają Ducha Świętego. To jest ważne, mi się przypomina kiedyś wypowiedź świętego Jana Pawła II, jak mu mówili, ale to jest niemożliwe do zrealizowania przez człowieka. A papież mówi, ale jakiego człowieka? No, czy starego człowieka, czy człowieka nowego? Tak. A nowy człowiek to jest ten, który jest przeobleczony właśnie tą mocą z wysoka. Tak, i przeobrażony tą mocą i uzdolniony
do tych postaw, które są nieosiągalne, więc to już jest ten właśnie człowiek niebieski, już taka zapowiedź, bo to są te dary, które się objawiają jak tutaj w sposób taki bardzo konkretny. I stąd mówili, że chyba się upili winem, no bo nowy człowiek i też te nowe postawy, no to są rzeczy no nie z tego świata, nazwijmy tak. Widzieli szaloną radość uczniów. Widzieli takie właśnie oszołomienie, to co potem ojcowie Kościoła nazwą sobria ebrietas, trzeźwe oszołomienie, trzeźwe upojenie Duchem Bożym. Paweł mówi, nie upijajcie się winem, bo jest coś lepszego, czym możecie się upajać. Właśnie napełniajcie się Duchem Świętym. Tak. Duchem Świętym, nie? W pewnym sensie można dokonać takiego porównania, nie? Że człowiek, który się upił winem, robi rzeczy, których nie robiłby na trzeźwo, ma radość, której nie ma tak na trzeźwo w cudzysłowie taką finezję, której nie miałby na trzeźwo, rzeczy, które by na trzeźwo nie zrobił, oczywiście. Mówi też rzeczy, których by nie mówił na trzeźwo. Tymczasem człowiek, który jest, nazwijmy, upojony Duchem Świętym, również mówi rzeczy, których nie mówi sam z siebie i też nie jest w stanie robić tych rzeczy, ani też nie ma takiej radości, która jest z Ducha Świętego. Możemy więc podsumować działanie Ducha Świętego. Po pierwsze, to uwewnętrznione prawo nowego przymierza, czyli Ewangelia Chrystusa, która już nie jest słowem nałożonym jako pewien moralny ciężar z zewnątrz na człowieka, który nie jest w stanie wypełnić woli Bożej o własnych siłach. To słowo staje się słowem życia, staje się wewnętrzną inspiracją, motorem myślenia i działania, prawda? Pewnym światłem, które pozwala rozumieć, do czego powołuje mnie Chrystus i daje siłę, żeby żyć po chrześcijańsku. To po pierwsze, prawda? Po drugie, ten znak ognistych języków, prawda, ma związek z mową człowieka, która staje się mową natchnioną Duchem Świętym, mową zdolną budzić wiarę w innych ludziach, prawda? Świadectwo o Bogu, świadectwo Bożej miłości zaczyna wypełniać ich usta, głoszą Ewangelię ustami Piotra, ale też inni się tutaj odzywają, jak dalszy opis pokazuje, na ulicach Jerozolimy. Wyszli na ulicę, by krzyczeć z radości. Jest taka pieśń. A więc Duch Święty przemienia naszą mowę, czyni nas zdolnymi głosić Słowo Boże, tak jak Chrystus, Jego imię. Ta wielość tutaj jakby dialektów, o których mówi autor, mówi o jednym, że ta mowa jest zdolna poruszyć serca ludzi wszystkich narodów, języków. To nie znaczy, że oni być może mówili różnymi językami, w sensie, żeby były dla nich zrozumiałe, ale dzisiaj też fajnie to mówią, i też ojcowie Kościoła to tłumaczyli w ten sposób, że ta mowa jest zrozumiała dla człowieka, który jest w tym oczekiwaniu, że kiedy głosisz na de facto dobrą nowinę, to każdy człowiek to zrozumie, bo masz klucz od Ducha Świętego do serca tego człowieka i to Słowo Boże wchodzi bardzo głęboko, go porusza i on rozumie, o co ci chodzi. I tego doświadczają szczególnie ci, którzy są na misjach gdzieś w różnych częściach świata i faktycznie głosząc tę samą dobrą nowinę w różnych częściach świata widzimy ten sam efekt, nie? Nawrócenie człowieka. 13 ludów różnych tutaj wymienionych, te, które były znane. Właściwie można powiedzieć, że było ich 12 plus jeszcze mieszkańcy wysp i mieszkańcy Arabii, nie? Jako 13 i 14, tam gdzie pójdzie Paweł apostoł. Tych 12 apostołów, prawda, poszło do Żydów rozsianych, poczynając od kraju Partów, Medów, gdzieś tam na pograniczu Mezopotamii, Persji, Armenii, na Daleki Wschód, aż po Rzym i Libię, prawda, czyli Afrykę Północną. A ponadto mamy mieszkańców wysp, Kreteńczyków i mamy Arabów, czyli tych najdalszych pustyń, prawda, jakby daleko poza zasięgiem
już tego świata żydowskiego, z którego na pięćdziesiątnicę do Jerozolimy pielgrzymowali Żydzi i prozelici, prawda, mówiący różnymi językami. A więc Ewangelia staje się słowem życia uniwersalnym dla wszystkich ludów. I Żydzi wcale nie są tutaj umieszczeni w jakoś w sposób centralny na tej liście ludów, prawda? Mieszkańcy Judei, potem Żydzi i prozelici, gdzieś wpleceni w tę panoramę świata ówczesnego, tak jak on wtedy był znany. Tak. Ewangelia jest dla wszystkich, taki morał z tego płynie, prawda? Z tego przepięknego obrazu Łukaszowego. Też tutaj by trzeba powiedzieć jedną rzecz, że gwarancją tego, że głosisz słowo właściwe, to jest, trzeba być we wspólnocie Kościoła, ze wspólnotą Kościoła i będąc posłany z tej wspólnoty, jest gwarancją to, że to, co głosisz, jest naprawdę dobrą nowiną, że to nie jest twoja też jakby idea, to nie jest twój kaprys, że tam chciałeś się zrobić jakimś misjonarzem, ale trzeba być we wspólnocie, ze wspólnotą Kościoła, w tej jedności z tą wspólnotą i być posłanym. I wtedy jest pełna gwarancja, że faktycznie jest to misja Jezusa Chrystusa, nie? Że to nie jest takie moje widzimisię, czy jakieś nawiedzenie takie właśnie dziwne. Jeden raz Paweł zaryzykował głoszenie w pojedynkę w Atenach, kiedy odesłał Tymoteusza, odesłał Sylasa z misją i postanowił wykorzystać czas oczekiwania w Atenach. Pójdę na Areopag między filozofów. No i to się skończyło słabo trochę. Został zabity śmiechem prawie przez tych, ponieważ nie miał tej właśnie osłony w postaci wspólnoty, ekipy, prawda, która głosi i funduje kościół lokalny, prawda? Czy dzisiaj potrzebna jest nowa pięćdziesiątnica, żeby też głosić, jak Duch pozwala mówić? Bo my dzisiaj planujemy dużo różnych akcji językami ewangelizacyjnych i planowanie akcji ewangelizacyjnych nieraz się kończy, no właśnie, takim fiaskiem, trochę jak Paweł w Atenach, że cośmy sobie zaplanowali i nic z tego nie wyszło. No ale wiesz, to jest też dobre doświadczenie, bo wtedy rozeznajemy, że nie tędy droga do Pana Boga, jak mówimy, czyli Pan Bóg tego nie potwierdza. Jest okej, szukamy dalej. I dlatego, bo nie zawsze jesteśmy pewni, czy to wszystko, co mamy z natchnienia Bożego, pochodzi. I tak ono się też i sprawdza. Tak jak Paweł sprawił sobie, no faktycznie chciał tutaj po swojemu coś wymyśleć. Byliśmy z Józikiem kiedyś na rekolekcjach kapłańskich prowadzonych przez misjonarza Ernsta Ziversa w Austrii. I on mówił ciekawe doświadczenie. To był kościół w Ugandzie, gdzie oni postanowili po niemiecku przygotować jubileusz 2000 roku dla Pana Jezusa, więc po niemiecku wszystko rozpisali, podzielili. W sensie organizacji, tak. Doskonałej. Przygotowali się, zaczęli robić i żaden efekt. Więc zebrali się wszyscy misjonarze razem, zaczęli modlić się razem, pościć i było zesłanie Ducha Świętego i słyszeli słowo, jak Pan Jezus mówi do nich, że on sobie sam przygotuje ten jubileusz. Prezent na siebie. Jak zostali napełnieni tym Duchem Świętym, wyszli i mówi, pierwszy raz musieli mówić z platform poza kościołami, bo się ludzie nie mieścili. Tak. I pierwszy raz doświadczyli, że wreszcie ci mieszkańcy przynosili różne bożki, które mieli poukrywane przed misjonarzami, bądź pod zakopane przed progiem domu, bądź gdzieś na strychach poukrywane. Mówi, ogromne ilości tych bożków, tych świątków różnych musieli palić. Doświadczenie rozumiem. Było niesamowicie. Wiesz, to co mówisz jest bardzo ważne dla nas też dzisiaj w naszych wspólnotach kościelnych, bo czy w wymiarze też decyzjalnym, bo niestety tej papierologii i takich pomysłów przeróżnych mamy masę, ale bardzo rzadko się spotyka to, o czym mówię, żeby się zebrać, modlić, rozmawiać i szukać naprawdę tego, co jest wolą Bożą. Raczej to jest, są dyrektywy, nazwijmy to tak, przez kogoś wymyślone, gdzieś tam podpatrzone może i tak dalej,
Ale jest mało tego żywego rozeznania, tak bym powiedział. Ktoś inny określił to doświadczenie w ten sposób, że są dzieła dla Boga wymyślane przez nas, które się często kończą fiaskiem, i dzieła Boże rodzące się ze słuchania i modlitwy, które Bóg jakby realizuje poprzez nas sam i które okazują się skuteczne. A więc dzieła dla Boga czy dzieła Boże? Co ja chcę realizować? I tutaj mamy ten paradygmat. Moje plany, nie? Czy Boży plan? To jest ten paradygmat, jak mamy to robić. Po prostu dzisiaj musimy się tego trzymać i dlatego zachęcamy proboszczów, też naszych kolegów, żeby właśnie być może od tego zacząć. Naszych biskupów też zapraszamy. No to księża biskupi wiedzą, że tak się robi. Więc tutaj tylko żebyśmy wiedzieli, jak to czynić, żeby odnaleźć właśnie to, co mówi Józef, to, co Bóg przygotował. To jest najważniejsze i wtedy będziemy też mieli tą radość, o której mówi na końcu to czytanie, bo będziemy spełnieni w tym wypełnieniu woli Bożej, a to jest największa radość. Wydaje się, ważne jest to właśnie spędzanie czasu razem we wspólnotach parafialnych, w tych ekipach pracujących wspólnie, na przykład w parafii, żeby być razem epito-auto na tym samym miejscu, żeby gromadzić się, żeby być w jedności na modlitwie. Bez tego chyba nic się dobrego nie urodzi. Ale każdy będzie indywidualistą, realizował jakąś swoją działkę odtąd dotąd, ale nie będzie to złączone w jedno dzieło. Wiecie, z przykrością trzeba to stwierdzić. Rozproszone. Musimy to powiedzieć z przykrością, że jest bardzo mało takich parafii, gdzie czy księża są modlić się razem i rozeznawać to, czy też tych działań razem z parafianami w tym kluczu i w tym duchu jest bardzo mało. Ciągle żyjemy bardziej jako instytucja kościelna niż lud zebrany w Duchu Świętym. I chyba trzeba też u Ducha Świętego szukać tego daru mówienia obcymi językami. Na przykład, żeby mówić do młodych, którzy w Polsce mówią zupełnie obcym językiem, dla starszego pokolenia zupełnie hermetycznym. Mają inaczej sformatowaną mentalność, sposób myślenia, sposób mówienia, pojęciowania. Zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwala mówić. Jak to zrobić? Chyba trzeba prosić bardzo Ducha Świętego, żeby mówić do młodych w ich języku po prostu. I do małżeństw, i do wszystkich współczesnych ludzi. Mamy piękne wyzwanie. Amen. Przyjdź Duchu Święty, tylko mi tyle się rodzi w sercu. Tak, napełni nasze serca Twoją łaską. Zapraszamy Was do... Jeszcze ten duch uwielbienia, nie zapomnijmy. Z tego się rodzi ogień w sercach. Tak. Zapraszamy, byście weszli głęboko w to słowo. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciej. Alleluja. Ksiądz Robert Muszyński. Pozdrawiamy i dziękujemy za Waszą obecność.